Cześć, ja jestem Michał, to jest kolejny odcinek Kick the Body w Minecrafcie, moi drodzy, i dzisiaj gramy w mapę autorstwa Rufusa, który mi podesłał. Jeżeli chcecie podesłać mi mapę, to oczywiście mail znajduje się w opisie i są tutaj jukeboxy, w ogóle leci muzyka, ale wiecie co, ja wolę po prostu e, dać swoją muzykę i to, to, to nie działa, to nie działa, także chyba będziemy skazani na muzykę, czekajcie, jukeboxy bloki? Okej, okay, to, to nie działa kompletnie, nie? nie, mam pojęcia dlaczego ta muzyka nie działa. Mu muzykę mam wyciszoną, wszystko powinno być, e, wszystko powinno być OK, ale widocznie dzisiaj będziemy mieli po prostu muzykę z jukeboxów, tam w ogóle jest jakaś tabliczka dziwna. Tutaj mamy e, autora oczywiście Rufusa i to jest mapa przygotowana właśnie do serii "Kick the Body" w Minecrafcie, także tutaj mamy informacje. Nie używam polskich znaków, ponieważ są one niewyraźne. By w jakiś sposób zabić Badiego, musisz pierwsze kupić w sklepie coś do zabicia go, czyli jajko. Na mapie zalecane jest gra w trybie gry kreatywnym, by mieć nieograniczoną ilość przedmiotów do zabicia postaci, należy nie spamić jajkami, ponieważ system się zbuguje. Mapa wyłącznie na jedną osobę. Pamiętaj, żeby używać broni w pomieszczeniach zniszczalnych. Baw się wyśmienicie! Dziękuję panie Rufusie za mapę. Zasady nie oszukuj niż mapy nie. Ach. Oczywiście, musieli mi popsuć zabawę całą. Graj na Game Mode 1. Nie przywołuj jajek w lobby, baw się wyśmienicie. Dzięki. To, to jest zasada i jednocześnie informacja. Pięknie, dobra, bierzemy start, bo samemu też mnie ciekawi, o co dokładnie chodzi w tej mapie. Zapijanie jego sklep. Dobra, musimy najpierw... O kurde wow! No nie mówcie, że. Czekajcie. Piorun wszechczasów kosztuje 500, największy piorun ever. Co? Naprawdę coś takiego jest zrobione? Powiem Wam, że to jest moje w ogóle pierwsze odpalenie tej mapy. Zawsze jest problem z tymi mapami, bo one czasami mogą być bardzo dobre, czasami mogą być słabe i mi trudno jest zdecydować, ale tutaj to, co widzę, kurde, te systemy wszystkie, czekajcie, a skąd ja mam mieć jajko? Um kosztuje 500, 5-7 promila kosztuje 600, Bali wtedy za dużo wypił, OK. jak wypka w wodzie, czyli jak ryby, zostaje złotą rybką, co, czekajcie, mogę to kliknąć, czy coś się dzieje, czy ja muszę mieć po prostu jajko, bo tam był opisany ten system, um, powrót, czekajcie, weźmy sobie powrót i weźmy sobie zabijanie badiego. okej, okay. i to jest po prostu takie miejsce, w którym możemy to zrobić, jajko Baliego. wow, Oszczep z nieba, grochówka weszła za mocno. Mołotowa najgorszy koszmar, oczyszczanie areny, odbagowywanie systemu, powrót P. Całe to pomieszczenie jest niezniszczalne. Ja bym je zniszczył. Ja, ja bym zniszczył na gamemodzie 1. Czekajcie. A, Jajka batiego, A, a dobra bali, ja będę go niszczył. Już rozumiem, patrzcie. To jest Buddy! Słuchajcie, ja nie jestem dzisiaj Buddy, chociaż mam skina Budiego, ale to mogę łatwo sobie zmienić. Ale dzisiaj my będziemy niszczyli Badiego z tego co rozumiem. E, oszczep z nieba, grochówka weszła za mocno. Dobra, najgorszy koszmar. Weźmy najgorszy koszmar, bo chcę zobaczyć. Okej, okay, i to jest pająk i czy... On coś robi. Ja widzę tutaj. E... Widzę, że coś tam jest. Dobra, ja muszę rozgminić ten system, bo, kurde, dla mnie to jest naprawdę coś nowego. Odbagowywanie systemu, odszczanie areny. Ok, to, to powinno przy... Powinno ciebie zabić. Z tego co rozumiem, kasa 86. Dobra, mam 86 kasy, z tego co widzę. Ehm, dobra, muszę najpierw rozgminić. Grochówka, grochówka weszła za mocno. Bierzemy sobie to i ja rozumiem, że ten. Okej, okay, on od razu. Tak, on od razu jest zabijany i nie ma, nie ma naszego badiego. Tak, I mamy kasę, zobaczcie, zdobywamy jak w normalnym Kick the Buddy: zdobywamy pieniądze za zabijanie naszego badiego. I zobaczcie, że ta lawa też. Yy... Czekajcie. Ona zniknie? Tak, ta lawa zniknie zaraz i badiego oczywiście nie będzie. Także po raz pierwszy, uwaga, uwaga moi drodzy, po raz pierwszy mamy rzeczywiście adekwatnego kick the body w Minecraft'cie. Nie jest tym razem to żaden clickbait ani nic takiego. Rufus, dziękuję ci. Dziękuję. Jeżeli chcesz możesz ulepszyć mapę z modami. Jest masa modów na różnego rodzaju pułapki, nowe rzeczy. Jeżeli chcecie się bawić w takie rzeczy to spoko, bo z chęcią bym sobie to ogarnął jeszcze. Dobra i mam, to są podstawowe rzeczy z tego co rozumiem. Mamy Badiego i dlatego Mam być na game modzie 1. Okej. Okay. Um, weźmy Mołotow. Dla, o, o co chodzi? Bo to są. Czekajcie, ja tylko sprawdzę. To powinno spaść na Ziemię. Jestem prawie pewien, bo to jest. Gruchu, nie, to nie jest grochówka weszła za mocno. Oszczep z nieba. Najgorszy koszmar. Ja obstawiam, że te. E, widzicie? Te bloki powinny spaść po prostu na mnie. Chyba, że coś popsułem. Weźmy jeszcze raz, widzicie. I są. Aha, dobra, czyli coś się po prostu popsuło. Miejmy nadzieję, że mogę zresetować mapę, bo będzie lipa. Odbagowywanie systemu. Ty, a one nadal tam są. Dobra, ja je może zniszczę. Szybko, bardzo szybko postaram się zniszczyć te kowadła. I będziemy mogli przejść sobie dalej. Czyli jest taki mały. O kurde, zobaczcie. Kowadła spadają. A body w ogóle jest jakiś chyba niezniszczalny tutaj, z tego co widzę. Zobaczmy dalej. I. Żadne, żadne jeszcze kowadło go nie trafiło no ale tutaj po prostu jest chyba jakiś mały błąd z nieusuwaniem ee, dobra teraz zostanie uuu, Aldosowska kowadła, e, z nieusuwaniem e, bloków bariery kurde, sorry, że jestem taki le, dziwny dzisiaj, ale jakoś po prostu Jaram się po prostu tą mapą i tyle e, dobra, weźmy sobie Volume. Teraz w ogóle muzyki nie ma, co jest bardzo dziwne, i może sobie wezmę friendly. okej, okay, wszystko tutaj jest. Hostile, oczyszczanie areny. Dobra, mm, sprawdźmy jeszcze tak. Mamy Badiego, który za każdym razem ma inne ubranko, Ale w ogóle pomysł mi się podoba. Oszczep z nieba. No i dobra, o, sprawdźmy ten oszczep z nieba. Tak? A, i ty, rzeczywiście był oszczep z nieba. Jak to jest się zrobione? Ty, ja, ja, ja chcę jeszcze raz. Ja, ja, chcę, ja chcę jeszcze raz. Bum, oszczep z nieba. I widzicie, widzicie leci. Leci oszczep z nieba rzeczywiście tak jest, i zabija naszego buddy'ego. Um, mam 474 kasy i miałem nie spamować jajkami. Ja bym sobie wchodził tutaj armię Badich, ale chyba czegoś takiego nie mogę zrobić. I wiecie co? Ja pójdę sobie do sklepu. Eee, sklep. M mogę iść do sklepu. O nie, co, coś popsułem. Dobra, game mode 3. Kompletnie się nie mogę ruszyć. Eee, mogę kliknąć game mode 1 na przykład? Powrót, pomocy! Jestem tutaj, i ty w ogóle mam jakiś efekt dziwny, widzicie, ja się trochę unoszę nad ziemią dobra, jestem z powrotem, był mały problem w sumie jest mały problem jeżeli wyklikniemy powrót, to moja postać jakby, nie wiem, jest zawieszona w powietrzu kompletnie i nie mogę się ruszyć dlatego ja będę po prostu, jeżeli będę chciał sobie iść do sklepu, to na razie będę robił coś takiego, game mode 3 i game mode 1 proszę bardzo i mam 2138 pieniędzy mogę sobie kupić z tego co rozumiem tutaj masę rzeczy, w ogóle zobaczmy po kolei co tutaj jest Buddy wtedy za dużo wypił, to jest z tą rybką, ok. Zombie Wolfman kosztuje 1000. A, bo tu czekajcie, tu będą. A nie, myślałem, że tu będzie, wiecie, rosło, rosło, rosło coraz więcej kasy. Zombie na wilku. Bomba dymna kosztuje 2000. Tworzy chmurę dymu. E, zaszklankowanie kosztuje 3000 tysiące, zamyka Bariego w szklance, a ten traci powietrze. Wiecie, no, ja może nie będę sobie czytał e, tych rzeczy dokładnie opisów, bo dla mnie to też będzie niespodzianka, co dokładnie to jest. Apokalipsa zombie, pułapka kosztuje 10 tysięcy, ostre porażenie 12 tysięcy, namierzony 15 tysięcy, a 35000, 35 tysięcy nie znaleziono, kosztuje. No, no, no o kurde, ty, to jest, to jest jakieś specjalne fajne otchłań kosmi a, kosmiczna, porowanie kosmitów, ciasto niespodzianka, owca terrorystka, E, Rip kosztuje 8000, tysięcy, Hero Brain 4000, Zapierdział się na śmierć, Galaxy Bob 1000, Jak Rosołek Mamusi 800, Kura Killer kosztuje 600, Noissanów w płomieniach kosztuje 500. Dobra, ja sobie kupię i rzeczywiście dostajemy Noissanów w płomieniach, moi drodzy, także rzeczywiście to wszystko ładnie działa, piorun czasów. dobra, weźmy sobie jeszcze to kupmy i sprawdźmy, o nie, 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 ja po prostu nie będę klikał, muszę się tego oduczyć, może to wiecie, to jest jakiś błąd u mnie, bo ja mam chyba zainstalowane jakieś mody mo, mo, może to przez to jest dobra także wracamy na naszą arenkę z badim i właśnie prosiłbym żebyście zostawili łapkę w górę jeżeli wam się podoba ta mapa i chcecie jej więcej ale bardziej żebyście zostawili e, łapę w górę w górę dla rufusa który po prostu się postarał z tą mapą i naprawdę ta mapa jest zarąbista jeżeli nie chcecie zostawić dla mnie to możecie zostawić łapę w górę dla rufusa i napisać mu w komentarzu jaka to jest dobra mapa dobra okej okay, promile wódka <laughs> Ej, rzeczywiście to działa, dobra, rzeczywiście coś takiego jest I spadałem na niego potki właśnie, dlaczego, um, dla, dla tych, którzy się zastanawiają, dlaczego pojawiają się tutaj potwory Bo to jest jakiś taki system w Minecrafcie i to, to musi być, tego się nie da oszukać Chyba, że można zrobić, żeby te potwory były niewidzialne Mo, Może coś takiego jest Ok, jak widzicie, kasa nam rośnie, to jest zarąbiste, że tu wszystko jest tak fajnie pomyślane i jeżeli będziecie chcieli, to może w następnym odcinku zrobimy sobie na przykład więcej em, więcej, więcej, więcej buddy. To pewnie zbaguje system, czekajcie, dobra. Tam było napisane, że mam y, więcej niż dwóch, niż dwóch nie stawiać. Dobra, bierzemy to. Ty, działa! Niby ten system zbagowany, ale tutaj widzicie, można dwa razy szybciej sobie kasę zarobić, a weźmiemy trzech badych. Uwaga. Uwaga, uwaga. Nie, nie wiem czy jest szybciej zastanawiam się czy rzeczywiście tak jest oczywiście żeby nie było tutaj system tak baguje się bo no, no jak go baguje było napisane masz tego nie robić a jednocześnie, a jednocześnie ja to robię więc to jest mój um, to, 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 to przeze mnie po prostu to jest przeze mnie i teraz oczyszczanie areny o to, to mi się podoba to bym bardzo chciał um. Dlaczego ja na no własne życzenie byłem powiedziany w zasadach, słuchaj, nie spamuj tymi jajkami. A mimo tego, to ja, ja, ja muszę to zrobić. W ogóle, jak widzicie, skin mi się zmienił. Teraz jestem um, doktorem Flotarusem. Może tak być, mi to kompletnie nie przeszkadza. Czekajcie, ja, ja, ja go ręcznie zabiję. Naszego Wadiego zabijemy sobie ręcznie. I miejmy nadzieję, że teraz wszystko będzie działało, bo mamy jeszcze, no i stanął w płomieniach. No, czekajcie, kliknę może te przyciski odbagowywanie systemu i oczyszczanie areny. Miejmy nadzieję, że teraz to zadziała bez problemu. Pek, mamy badiego. No i stanął w pomieniach, proszę. Wow, dobra, działa to. I ciekawe, czy ten ogień zarasta, i ten ogień też znika. A jeżeli bym wziął sobie postawił, no, trzech badich, nie? Trzech badich tylko, to, to tyle powinno mi starczyć. I stanął w pomieniach. Bum. I czy teraz o wiele szybciej ten hajs zostaje? Okej, okay. dostałem mniej więcej 200 za jednego Badiego, pyk. Pyk. Ciekaw jestem czy jest tutaj tak pomyślane, że więcej. E, że więcej kasy się będzie dostawało za te inne rzeczy, na przykład. Wiecie, za te bardziej kosztowne rzeczy. Dobra, jeszcze zrobimy ostateczny test. Miałem, miałem jednego Badiego, nie? A już tutaj naginam ten system, jak tylko mogę, pyk? Ok, 1600, 1634. Nie, chyba to się jednak e, nie dostaje więcej kasy. No, bo to jest i tak było pomyślane, wiecie, na, na jednego badiego, a nie tak jak kurde, ja, że milion tych badich bym najlepiej postawił. Całą arenę bym wypełnił tymi tymi, tymi, tymi gościami do tortur. Właśnie dla tych, którzy nie wiedzą, Kick the to gra, gdzie na urządzenia mobilne, gdzie znęcamy się nad tytułowym balim, są różnego rodzaju pułapki, miny i tak dalej. Pewnie podrzucę linka do gry, gdyby ktoś chciał sobie ją ogarnąć. I przypomnę, zapomniałem o tym powiedzieć, że na G2 z kodem Flotar macie 3% zwrotu. Polecam się, polecam zobaczyć, bo naprawdę fajne promocje na gierki. Można dostać powrót. Nie, powrotu, a znaczy nie będę klikał powrotu teraz. Teraz musi musimy iść Moi drodzy do sklepu I zobaczymy co tam w sklepie piszcie co jeszcze mogę fajnego kupić mam 1800 kasy także to jest no mało Powiedzmy sobie szczerze kura killer no i stano a i zobaczcie przycisk Ej to jest fajne że nie kupię dwa razy tego samego piorun wszechczasów e, jak rybka w wodzie Bali zostaje złotą rybką ok i sobie jeszcze to kupimy. Kupimy dwie rzeczy ostatnie. Może będą update y na tej mapie, jeżeli oczywiście Rufus będzie chciał dalej rozwijać tą mapę, naprawiać błędy i tak dalej. Zobaczcie w ogóle, ile tu jest command bloków. No, dużo. No, no, dobra, chciałem kliknąć jakiś command blok albo boję się, że popsuję, bo ja kompletnie command bloków nie ogarniam w Minecraftie. Mm, game Mode 1. Ty. Okay. Okej, okay. jest buddy, jest buddy. Yes, buddy. Tu jesteś. Zombie Wolfman. Dobra. Okej. Okay. Jest gościu rzeczywiście. Zombie. <śmiech> Czekajcie. <śmiech> on go niby bije. A dobra, bije go. Bije, bije, bije. 213. I za każde uderzenie. Nie, myślałem, że za każde uderzenie on dostaje kasę. Dobra, weźmy. O, wow, 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 wow. Zombie Wolfman. Czy to, czy on go szybciej zabije? A, Zombie Wolfman po prostu jest em, dziwny. Powiedzmy sobie szczerze, jest dziwny, bo A, bo on cały czas... Czekajcie, to atakuje w końcu zombie czy wilk? W sumie nie wiem. Na, na, naprawdę nie mam pojęcia, jak to działa. Dobra, buddy. E, jak rybka w wodzie. Postawmy tutaj. Aha, i go utopi, tak? Ty, rzeczywiście go utopiło. Tylko jakoś tak bardzo, 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 bardzo szybko. Buddy. Okej, okay, jak rybka w wodzie. Jeszcze chciałbym nazbierać na jakąś jedną rzecz, dlatego będziemy musieli raczej, um, raczej pograndować sobie tutaj. A mogę łączyć rzeczy? Chociaż nie, tam było napisane, że, mnie, nie, nie, że mam nie łączyć. Grochówka wyszła za mocno. Czekajcie, co było z tą grochówką? A, grochówka, ok. Czyli po prostu lawa, mnóstwo lawy. No i sorry buddy, zostałeś spalony bardzo szybko zresztą. I mu tego, Rufus pisał, że ta mapa jest niezniszczalna. Wystarczy, że kliknę lewy przycisk myszy i zniszczę tą mapę. Ale chodzi o to, wiecie, jakby jakieś TNT były i tak dalej, i tak dalej. A Chwila, a przecież mogę z tego korzystać jeszcze w ten sposób. Czy dostaje za to pieniądze? 799? Nie, nie dostaje, bo to chyba dostaje się po prostu kasę za użycie tego. A nie za zabicie Badiego dokładnie. Okej. Okay. Czyli patrzcie, jeżeli sobie wezmę. Mm, najgorszy koszmar. Może teraz koszmar zadziała. Teraz, widzicie, teraz za. A, myślę. Wiesz co? Ja myślałem, że to spada, bo wziąłem, zacząłem kamerą po prostu tak kręcić i to się mi wydawało, że to spada, ale nie, jednak tutaj trzeba po prostu usunąć e, bloki, bariery, obstawiam, że to Command Block jeden musi być, albo to się respi po prostu, tak, to się respi za wysoko, o jedno pole, bo zobaczcie, tutaj wszystko jest otoczone tymi e, właśnie barierami i to się respi odrobinkę za wysoko, tak, odrobineczkę, czekajcie, wezmę, zrzucę i tak na niego to kowarło. Jedno kowadło można sobie zrzucić i pyk, dobra, leci, piękny, piękny strzał po prostu, zobaczę czy mogę jeszcze jakąś ostatnią rzecz kupić i e, po prostu weźmiemy sobie, resztę zostawimy na kolejne odcinki, o, tylko będę musiał trochę pogrindować pieniądze, pozdobywać je, mm, kosztuje, dobra, weźmy sobie ten piorun, piorun wszechczasów. Zobaczymy, czy to jest to, co ja myślę, czyli zwykły najprostszy piorun, który będzie po prostu bił w naszego Buddy'ego. Okej. Okay. Uh, buddy. Piorun wszechczasów. Sam pioruny. Sam piorunki. Ładne. A czekajcie, może chwila. Ty. Ej, znalazłem. Znalazłem, jak oszukać ten system. Patrzcie na to. Albo nie, ale rośnie mi kasa, do tego zmierzam. Pek. A ja mogę łączyć, chwila, chwila, chwila. Ja to spróbuję połączyć zaraz. E, to promilę, no i staną w półmieniach. Dobra, dobra, dobra. Oszczep z nieba też możemy połączyć. Grochówka weszła za mocno. Pek, 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 pek. I czy to się stakuje wszystko? Tak, zobaczcie, jak szybko kasami leci. Ja wiem, że to nie zostało w ten sposób e, zaplanowane, żeby w ogóle coś takiego, takie błędy wykorzystywać. Ej, Mołotow. Ty. Wow. Okej, okay, Mołotow działa w ten sposób. No ale możemy sobie, wiecie. Raz, dwa, trzy, cztery. No, i dobra, i Mołotow jeszcze. I zobaczcie, jak mi szybko kasa leci e, po prawo. Także fajne, fajne. Naprawdę podoba mi się ta mapa. To powtórzyłem chyba dzisiaj z 500 razy w tym odcinku. Ale naprawdę czegoś takiego się nie spodziewałem. Myślałem, że to będzie kolejna mapa, zabi Badiego I wiecie, będzie na przykład 10 sposobów, e, w których my będziemy badim i będziemy musieli to zrobić. I kompletnie się zaskoczyłem. Także dzięki Wam za oglądanie. Reszę rzeczy sobie zostawimy na następny odcinek. Może dostanę jakąś wersję 2.0, gdzie, patrzcie, zobaczymy, czy to będzie działało teraz. E, odbagowywanie systemu, oczyszczanie areny, dobra, i teraz powrót. Widzicie, i nie mogę się ruszyć. Nie mam pojęcia, jak to działa, moja postać się dziwnie unosi. Nie mogę, o, widzicie, nic zrobić. Przyciski też nie działają. Także to jest jakiś błąd, który trzeba naprawić. Mam nadzieję, że uda się to rozwiązać do kolejnego odcinka. To był Kick the Barry w Minecraft, moi drodzy. Dzięki za oglądanie. Miłego dnia Wam życzę. Do zobaczenia. Cześć.